Dzień dobry, witam serdecznie moich kochanych subskrybentów. Powiem wam tak, że nieraz jest mi dalej do radości, bliżej do tak zwanej miłości, ale bywają takie chwile, że nagle ci się wszystko wali, nagle patrzysz, wszystko idzie niby normalnie, nie? Fajnie, super jest, ach, tego. A tu nagle się dowiadujesz, że bliska ci osoba zaczyna ci robić koło pióra. Jest, żeby było śmieszniej, zaczyna to robić z gościem, którego nienawidzisz, który wiesz, że jest czystej klasy frajerem, nie? Znaczy, frajerem. Wystarczy, że ty go nienawidzisz, nie? To już jest ten przytyczek do tego, żeby go nazwać, nie? No i takie momenty niestety się zdarzają. I co wtedy? A no wtedy jest bardzo trudno. Nawet nie masz z kim o tym pogadać nieraz. Czujesz się samotny, nie? Boisz się, żeby ktoś cię nie wyśmiał. Albo wiesz, jak to, co ten ktoś powie, że co ty przesadzasz, tak dalej, tak. Co wtedy robić? Jak to powiedział klasyk, ano robić swoje. Po prostu nie pić, nie palić, nie kłamać, nie klnąć, nie kraść. I trzymać dietę. A reszta się sama ułoży, kochani. To są naprawdę najważniejsze sprawy, że ktoś komuś tam robi koło pióra? Nie. Naprawdę są o wiele ważniejsze rzeczy. Chociażby więź z Bogiem, wiara. To jest naprawdę ważne. Moje relacje ze Stwórcą. A nie tam z ludźmi. Kiedyś to pięknie powiedziała Święta Teresa. Rób wszystko tak, jakbyś to robił dla Boga, nie? Pomimo tego, że jest to nieraz trudne. Bo ludzie i tak cię wyśmieją. Czyli to jest ważne, słuchajcie. Prawidłowa relacja z Bogiem. Bo to jest jedyny przyjaciel, który was nie zdradzi, nie oszuka, nie okłamie. Który jest zawsze przy was. Dzień i w nocy. Możesz się obudzić pełen lęku, się zerwać w nocy i się pomodlić.
patrzeć, o dziwo, lęki ustępują. Słuchajcie, lęki ustępują. Obojętnie jakie by nie były. Mrygał tymi światłami wszystkimi. Także dla tych wszystkich, którzy nie wierzą, powiem, jest to smutne, trudno. Dlatego się mówi, że warto w coś wierzyć, bo to daje siłę, daje moc, żeby przetrwać te trudne chwile. Człowiek nie jest w stanie ci pomóc. Człowiek jest, powiem wam, bardzo narozrabiałem. Subskrybujcie mój kanał. Wszystkiego dobrego.